Okej. Witam Was po raz kolejny na ostatnim już odcinku dotyczącym piramidowania i hedżowania, jeżeli chodzi o Algos HTS Combo. Samym chciałem też na przykładzie, który mieliśmy niedawno, tak naprawdę dzisiaj, pokazać Wam, jak można sobie ustawić pewne rzeczy. Oczywiście ustawienie nie będzie jakby po fakcie, tylko w momencie, kiedy mamy jakiś kierunek wyznaczony, do którego chcielibyśmy dążyć i jak można na przykład spróbować sobie to pokierować. Jak dobrze wiecie, ja akurat bardzo często patrzę na pewne sytuacje, które odbywają się na rynku. Na przykład są to też luki cenowe, które są na indeksach. I na tym przykładzie tutaj Wam pokażę, jak to fizycznie wygląda. DAX tu jest 15, od 15 powiedzmy, czyli te ostatnie 4 dni, ten tydzień cały tak naprawdę. I zobaczymy sobie, jak to wygląda. Luki cenowe były na poziomie, może ja je tutaj zaznaczę, żeby było też wiadomo w którym miejscu, 16620. 16620. Druga była 16620 i druga była 16520, jeżeli dobrze pamiętam. Oczywiście one były troszeczkę szersze, ale zaznaczę sobie takie krótkie poziomy. Przepraszam. Dobra. I teraz tak. Jak wygląda sprawa z piramidowaniem? Piramidowanie jest dosyć proste. Wszystkie ustawienia te początkowe, które powinny być, były na wcześniejszych filmikach, także najpierw sobie trzeba je obejrzeć, tak żeby w ogóle można było go puścić. I teraz tak. Startujemy przede wszystkim z wyborem, jak to się mówi, miejsca do wejścia. Możemy wybrać sobie manualne wejście i wtedy będzie piramidować od momentu, kiedy to klikniemy. Albo wybrać sobie miejsce, które uznajemy za dobre na podstawie pozostałych możliwości. I teraz tak, możemy sobie piramidować na przykład po WWS-ie. Jeżeli wybierzemy sobie trigger side, no to oczywiście będzie nam otwierało w kierunku trendu. Właściwie w kierunku sygnału, bo w kierunku trendu no to będzie only WWS direction musiał być na tak. Więc dajemy sobie na razie na nie, dajemy sobie trigger side. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Target sobie ustawimy na razie taki prosty na 100 na dany kierunek, czyli 100 dolarów na dany kierunek. I zejdźmy sobie tutaj na właściwości, czyli piramida standard. No i ilość orderów. Bierzemy sobie na razie piramidę, co powiedzmy, co ile by ustawić, co niech to będzie co 500 pipsów niech będzie. Tak, ustawiamy sobie co 500 pipsów i target ustawimy sobie na przykład na 500 dolarów. Sprawdźmy, jak będzie to wyglądało. Zaraz Wam pokażę, jak to zastosować do momentu, kiedy wiemy, jak jest luka. Tu po prostu omówię kilka możliwości, które można piramidując sobie ustawić. No więc tak, startujemy. Aha, jeszcze zabezpieczenia żadnego nie ustawiłem. Ok, no jeszcze nie mamy żadnego stop lossa, więc stop lossa sobie ustawimy może w momencie, kiedy cena przebija nam wstęgi. Więc ustawimy sobie po WWS-ie, na przykład na tą chwilę. Stop loss tu jest WWS SL, dajemy sobie na przykład na czerwonej, czyli slow, dlatego, że to jest M5. Ok, sprawdzam. Widzimy, że pierwsze zlecenie zostało złapane. Drugie zlecenie również zostało złapane i w tym momencie zostanie to zamknięte w momencie, kiedy dojdziemy do czerwonej. Tak dokładnie też się stało. Co możemy tutaj zmienić? Żeby na przykład nie było to w takiej formie, że zamyka nam na czerwonej, tylko zamyka nam na break-evenie. To Wam za chwilę pokażę, jak dojdziemy do sytuacji, kiedy będziemy mogli tworzyć więcej zleceń lub sytuacji, kiedy po prostu będziemy grali czasowo. Jest taki filtr tutaj, który pozwala nam w tym momencie zamykać to na danej sytuacji. Ok, na razie zostawimy tak, jak jest. Przejdźmy sobie ten krótki okres. Na samym końcu pokażę Wam, jak można ustawić sobie opcję hedżowania takich pozycji.
Ok, teraz się zawarła pozycja short. Do tej pozycji co 500 pipsów powinna być dokładnie dołożona kolejna pozycja. Może ja zrobię to w ten sposób. Mamy kolejną pozycję. I zlecenie zostało zamknięte, ponieważ cena wyszła, tak jak tutaj widać, powyżej czerwonej, czyli została zamknięta na obecnym stanie. Można sobie to na przykład jeszcze ustawić to, co Wam pokazywałem ostatnio, czyli z trailing stopem. Wtedy też ta sytuacja będzie zupełnie inaczej wyglądała, że stop loss podążający za wstęgą będzie nam ograniczał całość. Natomiast no, na chwilę obecną tak też wybraliśmy, więc naszym stop lossem po prostu jest w momencie, kiedy zmienia się trend. Jest to na pewno dużo bardziej bezpieczne niż ustawianie jakiegoś stałego stop lossa, ponieważ ciężko jest wyliczyć w tym momencie z kilku pozycji, jak będzie wyglądała taka kwestia. Także tutaj te pozycje nam się piramidują. One są oczywiście zamykane, tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy cena przebija czerwoną. I to jest taki prosty schemat dodawania pozycji przy piramidowaniu, jak mamy trend. Ok. Zmienimy sobie teraz te ustawienia. Zmienimy sobie je w takiej formie, że dodamy sobie aktywację z filtrem kierunku. To znaczy, że będą tylko i wyłącznie brane pozycje z danego interwału. I tutaj mamy możliwość wybrania interwału, który nas interesuje. Czyli jeżeli będzie to filtr na przykład z interwału godzinowego, no to będzie się tyczyło tylko fizycznie pozycji z godzinówki, tak? Dobra, weźmy sobie w takim razie może 5-minutówkę, tak żeby było widać dokładnie to samo, co się tutaj dzieje. I zmieńmy tylko jedną kwestię, ponieważ 500 dolarów to jest dosyć dużo. Ustawmy sobie na przykład 200 dolarów i zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało. Ja to specjalnie za chwileczkę przyspieszę. Stop loss jest cały czas ustawiony w takiej formie, że przebicie czerwonej automatycznie nam zamyka zlecenie. Za chwilę pokażę Wam, jak ustawić na przykład stop loss na break-evenie. Czyli tutaj nam zamknęło tą pierwszą. Może włączymy sobie mapę transakcji, żeby to było widoczne. Chociaż jest, nie wiem, czy mnie pokazuje. O, teraz widać. Czyli tutaj mamy dwie stratne. Ja to przyspieszę. Tu mamy te kilka zyskownych. Kolejne dwie zyskowne. Tu były dwie stratne, które, ponieważ cena dobiła do czerwonej. Tutaj również były dwie stratne zebrane, ponieważ cena zmieniła trend. I tu również, ponieważ cena zmieniła trend. Także w tej chwili mamy taki wynik, jaki mamy. Sprawdźmy, czy możemy coś tutaj jakby pomóc, żeby ta dokładność wyglądała dużo lepiej. Więc tak, przede wszystkim wyłączymy sobie może ten stop loss. Natomiast włączymy sobie opcję zabezpieczenia piramidy. Opcja zabezpieczenia piramidy jest w tym miejscu, czyli tam, gdzie macie te funkcje stop lossa. Możecie oczywiście ustawić sobie stały stop loss. Mamy coś takiego jak protekcja piramidy na break-even, dajmy sobie na tak. Pytanie po ilu zleceniach. Jeżeli damy sobie dwa, zobaczmy, co się stanie na samym początku, gdzie są zazwyczaj te dwa zlecenia. Pierwsze zlecenie, drugie zlecenie. Właściwie to powinniśmy mieć jeden, nie dwa, przepraszam. Bo to jest jedno zlecenie, pierwsze się nie liczy. Dajemy sobie jeden. OK. Czyli to, co widzicie, w momencie cofnięcia ceny, z racji tego, że po pierwszym orderze dodanym, który był tutaj, cena zachowuje się w ten sposób, że zmienia nam kierunek i żeby nie czekać jakby do miejsca, gdzie nam to wybije na czerwonej, zabezpieczamy sobie w takiej formie, że tą piramidę po prostu wychodzimy na zero w momencie, kiedy jest break-even. Można to zrobić w takiej formie, że jeżeli zmienimy tutaj ilość zleceń, na przykład na, nie wiem, 3 czy 5 czy 6, no to wiadomo, że cały czas do momentu, aż nie osiągnie tych 5 zleceń, istnieje ryzyko, że cena się zawróci, więc wtedy warto byłoby jednak ustawić sobie ten stop loss na przykład po czerwonej,
dlatego że po czerwonej, po prostu po wstędze, dlatego że my nie wiemy, czy dojdzie do tych 500 zleceń, prawda? Więc na razie zrobimy sobie, że po pierwszym zleceniu zawsze dodanym będzie ten cena nam lądowała na break-evenie, natomiast wyłączymy sobie w tej chwili, jest wyłączony ten stop loss po wstędze i sprawdźmy sobie, co się stanie dalej na tych ustawieniach, które przed chwileczką żeście widzieli. Czyli tak, pierwsze zlecenie, które jest automatycznie, to jest dodane w tym momencie cena ląduje na break-evenie, którego teraz nie widać. OK. Czekamy na kolejne zlecenie. OK, pierwsze zlecenie zostało wzięte. Drugie zlecenie zostało wzięte i to, czego może nie zauważyliście, cena się cofnęła. Tym samym zostało znowu zamknięte na break-evenie, czyli nie czekała na tą aktywację, która tutaj wyniknęła. Lecimy dalej. Pierwsze zlecenie wzięte, drugie zlecenie wzięte i znowu zamknięte na break-evenie. Jeżeli nie będzie mocnego wybicia, to jest też ważne, żeby umieć określić na przykład te korekty, bo bardzo często właśnie będzie nam po prostu wybijało na break-evenie, to wtedy jest to fajne zabezpieczenie, natomiast jeżeli gramy na przykład na jakimś większym interwale, to dużo łatwiej będzie nam tym operować, na pewno. Ponieważ przerępiące są bardzo częste zmiany, więc tym samym będziemy mieli dosyć częste te break-eveny do momentu, aż nam trafi się, jak to się mówi, w końcu trend. O, i teraz na przykład nam się trend w końcu trafił silniejszy, który nie powodował właśnie tego cofnięcia i wybicia na break-evenie. I w tym momencie zostało to po prostu zrealizowane na zysku. Zobaczmy sobie historię. No, tutaj widzimy tą historię, czyli 123, 68, 12. I to jest ta suma tych, tych dwóch zleceń. OK. Przejdźmy sobie dalej. Co można jeszcze tutaj w tym momencie na przykład udoskonalić bądź zmienić? Jeżeli już wiemy, że funkcja break-evena działa w momencie, kiedy ustawimy sobie ilość tych zleceń, dajemy sobie na nie i możemy zmienić funkcję otwierania, ponieważ w tej chwili piramida opiera się na odległości pomiędzy zleceniami. Te odległości pomiędzy zleceniami, które tu widzimy, wyrażone są akurat, znaczy są wyrażone po prostu w pipsach. Natomiast jeżeli zmienimy sobie opcję na re-entry, to będzie znaczyło to, że będzie otwierana pozycja nie biorąc pod uwagę ilość pipsów, tylko biorąc pod uwagę sygnał. Jeżeli naszym sygnałem będzie wstęga, to za każdym razem, kiedy dotknie wstęgi, zostanie otwarte zlecenie. Sprawdźmy, jak to wygląda. Natomiast no, musimy sobie ustawić jakieś zabezpieczenie, więc powróćmy może do tego zabezpieczenia ustawianego po czerwonej. Jest najprościej, po prostu najszybciej mi się to ustawia. Oczywiście ja bym ustawiał trailinga, bo zazwyczaj trailing jest łatwiejszy i może nam dawać dużo lepsze efekty. Za chwilę Wam pokażę jeszcze może, jak to zrobić. Na poprzednim filmiku też już to było, także jakby ktoś miał ochotę, to trzeba się po prostu cofnąć. OK, lecimy. Wyłączymy sobie tylko jeszcze może na razie filtr, żeby nam tutaj te pozycje były brane bez znaczenia w którym miejscu. Piramidę 10, trailing wave 10 i wyłączony break even. Dobra, teraz. Pierwsze zlecenie, poczekajcie, to jest zlecenie. Czegoś znowu nie przestawiłem jeszcze. Poczekajcie. Teraz jest dobra. OK. Tutaj mamy pierwsze dwa zlecenia. Jak widzimy, pierwsze zlecenie zostało wzięte w tym miejscu. Drugie zlecenie jest takie małe. Kurczę, muszę chyba powiększyć. Jest dokładnie tutaj, ale już wiem, sekundkę, bo tu nam się źle ustawiło WWSSL, bo nam wywala przy szybszej, a nas interesuje, żeby było przy wolniejszej. Zróbmy to jeszcze raz. OK, teraz. Dobra. Mamy to pierwsze zlecenie. Drugie nie jest brane po tych odległości 500 pipsów, tylko zostanie wzięte dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli kolejną okazję. Czyli tutaj zostało to wybite na czerwonej.
prawda? Tutaj nie zostało wzięte, ponieważ cena nie wyszła. To jest jakby warunek, który musi być spełniony, czyli jakby takie zejście nie powoduje otwarcia zlecenia, też weźcie to pod uwagę, bo czasami też takie pytania dostaję, czemu się nie otworzyło, no bo cena tam z bidu czy z asku nie wyszła. To, co widzimy w tej chwili tutaj, to jest to, że zostało zabrane zlecenie w tym miejscu, poczekajcie, może Wam pokażę, o tak, w tym miejscu, kolejne zostało zabrane tutaj przy kolejnym wybiciu, czyli za każdym razem, kiedy cena się gdzieś tam odbija, to zlecenie jest zbierane i zamykane po prostu w momencie na targecie. Jeżeli będzie taka sytuacja jak tutaj, ta cena nie zaliczyła albo tylko dotknęła, czy tak jak tutaj, no to niestety po prostu tych zleceń nie będzie. To nie jest kwestia tego, że coś się nie włączyło, tylko po prostu kwestia tego, że no niestety, ale nie zostały spełnione pełne warunki. Tak jak widzimy, tutaj była taka sytuacja, że zostało kilka zleceń zebranych w jednym miejscu. Żeby je rozsunąć, mówiąc krótko, musimy sobie ustawić wtedy taki filtr, który jest tutaj widoczny, już Wam pokażę. Reentry minimum bars, czyli odległość pomiędzy zleceniami. No i wtedy oczywiście mamy taką sytuację, że te zlecenia będą blisko siebie, tylko na przykład możemy rozsunąć, że będą przynajmniej co ileś dziesiąt tych świec. No dobra, tutaj zostały zlecenia pozamykane. Tak jak widzimy, jest krzywa, która została tutaj konsolidacyjna, potem jest mocne wybicie, także to będzie tak mniej więcej wyglądało. Natomiast teraz sprawdźmy sobie, jak można używać hedżowania. Ustawimy sobie po krosie otwieranie. Daje nam to możliwość, że za otwarcie krosa w jedną stronę spowoduje otwarcie pozycji, natomiast jeżeli cross się zmieni, zostanie otwarta pozycja przeciwstawna, prawda? Sprawdźmy, jakby to wyglądało. Czekamy na razie na przecięcie się wstęg, które będą aktywatorem. OK, mamy pierwszego crossa i mamy w tym momencie zlecenie, które zostało wzięte tutaj przez to, że wstęgi się przecięły. Tutaj do takiego zlecenia warto dodać sobie trailinga. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. No i akurat był target i w tym momencie to zlecenie po prostu zostało zamknięte. Dobra, zmienimy sobie teraz taką funkcję, żeby tutaj był target, który powiedzmy nie zostanie osiągnięty, a żeby było możliwość złapania kolejnego zlecenia. Dobra, zróbmy sobie to jeszcze raz, ja to przyspieszę. Czyli nasze zlecenie z short zostało złapane. OK, znowu zamknięty niestety. Dobra, jeszcze zwiększymy, damy sobie 1000. Aha, dobra, to nam się zamyka, bo cena wybija czerwoną. Zróbmy tak, że wyłączamy na razie ten stop loss, bo chcę pokazać Wam tą opcję hedżowania. WSS off, OK, jeszcze raz. Do 3 razy sztuka. OK, co teraz mamy? Mamy pozycję zahedżowaną. Jak widzicie, są dwie pozycje i obydwie są w zysku. I tak naprawdę do nas należy przepraszam, do nas należy kwestia taka, żeby zamknąć to zlecenie w takim wypadku, ponieważ tu się nic więcej nie stanie. Chyba że będą kolejne krosy, które będą dokładać w tym momencie pozycje i one osiągną tą wartość 1000 dolarów, na przykład, którą żeśmy tutaj napisali. Możemy zrobić też coś takiego, że jeżeli mamy takie dwie pozycje, które nam zabezpieczą, czyli jedną, która idzie, potem przy zmianie kierunku mamy drugą, możemy sobie wyznaczyć tak zwany target global. To znaczy, że jeżeli weźmiemy sobie nie per kierunek, tylko globalnie i damy sobie w tym momencie jakąś tam wartość, to po osiągnięciu tej wartości zamknie nam obie pozycje. Więc to jakby do nas zależy, należy w tym momencie wybór tego, w jaki sposób chcemy to pozamykać. Natomiast jeżeli gramy na małym interwale, będziemy mieli sytuację taką, że tu będzie założony short, tu będzie założony long, no to de facto mamy zabezpieczone te pozycje i możemy spokojnie sobie je zamknąć manualnie. Jeżeli chcemy czekać, aż tam będą kolejne pozycje dobierane, w tym momencie będzie taka siatka,
to możemy po prostu tych pozycji mieć oczywiście więcej, natomiast polecam w momencie, kiedy jest taki zysk zabezpieczony, to sobie to zamykać. Bądź oczywiście ustawić sobie tego trailinga i to możemy w tej chwili na przykład zrobić, czyli żeby to zrobić i żeby ta pozycja się zamykała nie w takiej formie jak tutaj, czyli po przebiciu czerwonej, tylko po tej po zmianie kierunku takiej fizycznej, to możemy zrobić sobie w takiej formie, że bierzemy sobie tutaj ten stop loss. Bierzemy sobie ten stop loss, wyłączamy, dajemy sobie stop loss mode statyczny lub trailing. No i teraz ten stop loss statyczny musimy sobie jakiś tam fizycznie wyznaczyć. Powiedzmy, niech to będzie, strzelam, $100, to jest wtedy, kiedy cena nam wybije i w ogóle zmieni kierunek od razu. Natomiast jeżeli to się nie stanie, zróbmy sobie trailing w momencie, kiedy cena zrobi przynajmniej, nie wiem, z 500. I zróbmy sobie trailing w pipsach, na przykład tutaj, nie wiem, 100, minus 100. Trailing wave zrobimy sobie może po wolnej, czyli po tej. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało w takim razie. Ja troszeczkę tutaj zwolnię teraz. Ok, jest pozycja. To, co widzicie w tej chwili tutaj, ten TSLS, to jest Trailing Stop Short, czyli do pozycji short. Został aktywowany, ponieważ cena oddaliła się od pozycji o 500 pipsów. Poczekajcie, o 500 pipsów i utrzymuje się minus 100 od wstęgi. To wydaje się, że to jest jakby na wstędze, natomiast minus 100 od środka, więc żeby to było może bardziej widoczne, zróbmy sobie na przykład minus 500. Sprawdźmy, jak to będzie teraz wyglądało. Tak jak widzicie, jest ta odległość dużo większa. Trochę tu przesadziłem. Może damy to na poziomie na przykład 200. I jeszcze raz sprawdźmy. OK. No i teraz widzimy, że ten trailing stop nam zabezpiecza tę pozycję, gdyby nagle była zmiana, czyli nie dokładnie kiedy dojdziemy do czerwonej, tylko w momencie, kiedy nam po prostu ją przebije. My regulujemy sobie odległość od tej wstęgi. No i teraz do momentu, aż się to nie stanie fizycznie, czyli cena nam tutaj nie zrobi tego, tak widzimy teraz, to miejsce zostało oszczędzone, wcześniej na WWSSL zostało automatycznie zamknięte, natomiast teraz nam płynie, no i kapitał również się powiększa, prawda, no bo mamy ten trailing stop, który nam tutaj tak naprawdę dodaje tego zysku, zabezpieczając potencjalną stratę. Przy zmianie trendu, czyli tak naprawdę przy lub wybiciu, bo to może być zwykłe wybicie kierunku, zostanie pozycja zamknięta, co tutaj widać, i zostanie otwarta kolejna pozycja, no i w tym momencie mamy sytuację taką, że został zmieniony kierunek, no i wtedy oczywiście jest odwrotna sytuacja, czyli tak oddalaliśmy się od tej luki, na przykład w tym miejscu, tak przybliżamy się do niej, no i zostanie to zamknięte w momencie, kiedy ta cena również powróci. OK. Pierwsza pozycja zamknięta, druga pozycja zamknięta, po zabawie. Co możemy teraz zrobić, żeby oprócz tego trailinga mieć coś z tego piramidowania, prawda? No bo de facto tu jest teraz kwestia nie pojedynczej pozycji, tylko związanej z piramidowaniem. Wejdziemy sobie w takim razie w to piramidowanie, weźmiemy sobie standardowe, weźmiemy sobie to piramidowanie co 500 i sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Czyli będzie teraz rozkład taki, że dodaję pozycję normalnie po odległości od pierwszej pozycji. Nagrywasz to może? Tak, nagrywam. OK, mamy w tej chwili pierwszą pozycję, która została złapana. Mamy drugą pozycję, która została złapana. Jak widzicie, to są równe odległości, więc de facto ten trading leci równo. Poczekajmy, aż tutaj się to zrealizuje. Pozycje oczywiście regulujemy sobie sami, ile ma być tych fizycznie, na short czy na long. Na przykład w sytuacji, kiedy bardziej liczymy na to, że long, czyli tak jak mamy tutaj na przykład lukę cenową, pozycje zostały zamknięte.
ponieważ osiągnęły dany target. Ale ja bym chciał tutaj jeszcze, nie chciałbym jeszcze, może inaczej. Ja bym nie chciał, żeby to się zamykało teraz, więc ja sobie znowu zmienię target, żeby wam pokazać to. Damy sobie ekstremalny target, bo interesuje nas zamknięcie na trailingu, a nie na konkretnym miejscu. Jeszcze raz, może trochę przyspieszę w takim razie do tego punktu. Ok, teraz już zwalniam. Dobra, pozycje są dodawane. I naszym wyjściem, mówiąc krótko, z tego ruchu jest moment, kiedy cena zmieni ten kierunek, tak? W przypadku trailing stopa interesuje nas też zabezpieczenie, może nas interesować zabezpieczenie dodatkowe, dlatego żeby nie czekać, aż ta cena fizycznie zawróci i zbierze nam całość. Tutaj widzimy dokładnie, jak zostało zebrane, dwie pozycje zostały, były stratne, pozostałe były zyskowne, no ale fizycznie kapitał i tak jest plus 5% akurat przy takim ruchu. Nieważne, bo to można sobie oczywiście regulować wielkością pozycji. Natomiast, okej, tu jeszcze możemy polecić w tą stronę przecież, czyli co się dzieje dalej, trailing sobie leci. Można oczywiście ustawić sobie tutaj zamiast tego trailinga, tak jak powiedziałem, ustawienie tego break-evena. To wszystko zależy od tego, na co my liczymy. No i kolejne pozycje zamknięte. Dobra. Zróbmy teraz analogiczną sytuację, tylko zmieńmy sposób wchodzenia na nie sygnałowy, tylko na... poczekajcie. Tylko weźmiemy sobie wchodzenie po WWS-ie, czyli po wstędze. Weźmiemy sobie stop lossa, jest na $100 ustawione, w porządku. Trailing jest ustawiony również, ale wejście na piramidzie ustawimy sobie na re-entry, czyli żeby wchodziło za każdym dotknięciem wstęgi, żeby zbierało te pozycje. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Mamy pierwszą, trailing jest uruchomiony. Ten trailing oczywiście oprócz tego, że działa ten stop loss w postaci tej całkowitej, to jeszcze trailingowej, czyli jeżeli strata wyniosłaby $100 bądź trailing zareagował. Teraz mamy taką sytuację, że jak widzicie, te pozycje są zbierane nie w miejscu, w odległości, tylko w miejscu, gdzie cena nam robi ten ruch. Tutaj sobie zobaczmy, jak one chodzą. Aha, ważna rzecz. Robiąc taki zabieg, czyli po WWS-ie, musimy sobie ustawić, żeby grało nam tylko z trendem, no bo teraz będzie brało powyżej wstęgi, będzie nam brało longi, poniżej wstęgi shorty, a my musimy mieć jakby tę klarowność, że idziemy z trendem, więc jeszcze raz. Ok, zamknięta pozycja tak jak była. Teraz powinny być brane tylko pozycje short, ponieważ mamy cross spadkowy. Pierwsza pozycja wzięta, druga pozycja wzięta. Tutaj nie liczy się wtedy odległość, tylko ilość barsów. Tutaj nie było dotknięcia. Tu było dotknięcie. Kolejne pozycje zostały wzięte. I zostały zamknięte na trailingu, któryś tam przesuwał. Kolejna pozycja wzięta, trailing aktywowany. Kolejna pozycja wzięta. Oczywiście można sobie zmniejszyć ilość pozycji, żeby nie było takiej siatki, takiego naładowania jak w tym miejscu, bo to nie jest dobre, bo w tym momencie robi się nam przewaga na przykład sił, więc tutaj po prostu wystarczy zmniejszyć sobie ilość zleceń, bądź oddzielić, tak jak powiedziałem, w tym miejscu, już wam pokażę gdzie. O, piramida, tutaj. Re-entry minimum bar, zdać sobie większą liczbę, na przykład 10, 50, no w zależności ile chcemy, prawda, bo to jest jakby... To jest w sumie najważniejsze wtedy, nie? No. Dobra, czyli to wszystko idzie zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o hedżowanie, to cały widz polega po prostu na tym, że różnice wybieramy sobie na przykład na crossach i do momentu, aż te crossy będą się pojawiały, to ta cena będzie nam w tym momencie przebijać jedną lub drugą stronę. Można też zrobić sobie taką przewagę polegającą na tym, że jeżeli cena na przykład będzie nam schodzić, prawda, to w jedną bądź drugą stronę będzie piramidowanie. I teraz spróbujmy sobie zrobić coś takiego dziwnego, taką dziwne ustawienie. Mówię dziwne, bo wyłączam w tej chwili WWS SL Direction, czyli będzie brane
powyżej stęgi niebieskiej long, poniżej stęgi short. Zmieniamy sobie target globalny, musi być globalny w tym momencie. Dajemy sobie tutaj na przykład $200 i dajemy sobie piramidowanie co 500, punktów. Ok, ilość zleceń zostaje na razie bez zmian. Sprawdźmy, co się stanie. Aha, musimy wyłączyć sobie jeszcze stop loss i tradinga, dlatego że tutaj przy hedżowaniu one będą się automatycznie zamykały. Czyli dajemy sobie off i teraz patrzymy, co się dzieje. Pierwsza pozycja wzięta zgodnie z trendem, druga pozycja zdjęta zgodnie z trendem i nagle następuje zmiana trendu, prawda? No i problem, co się dzieje? Zostanie ta pozycja pomału hedżowana w takiej formie, że zostanie dodany tutaj short, następnie dodany short, następnie dodany short i fizycznie strona, która wygra, czyli jeżeli na przykład nie wpadniemy w konsolidację, która będzie szła po prostu w takiej formie, że góra-dół na jednym sektorze, czyli tam powiedzmy poziomie cenowym, to ta cena w końcu wyprowadzi nam i dlatego, że mamy tutaj opcję global, zamykanie targetu globalnego, gdzie to jest global, o, to jest świetny przykład, to stała się sytuacja taka, że wygrały shorty, czyli dynamika rynku spowodowała, że jednak zlecenia short poszły i te zlecenia, które były dobierane na shortach, przeważyły na te dwa zlecenia long i tym samym zostało to zamknięte. Także mamy tutaj zamknięcie, tak jak widzimy, na TP, które określiliśmy sobie globalnie i wtedy wszystkie zlecenia, i te stratne, i te zyskowne, zostały po prostu tu pozbierane i zamknięte automatycznie. Dobra, myślę, że to jest większość takich rzeczy, które chciałem Wam fizycznie przekazać. Ostatnie spotkanie, które będzie to spotkanie z pytaniami, ale to zobaczymy, czy to będzie to poniedziałek, czy wtorek, dlatego że faktycznie została mi zwrócona uwaga, że może potrzebujecie trochę czasu, żeby najpierw się zastanowić, jakie pytania chcecie zadać. Więc ja jeszcze zadam to pytanie tutaj na Discordzie. Jeżeli potwierdzicie mi, że chcecie, to oczywiście. Jeżeli natomiast nie widzicie na razie takiego sensu, bo chcecie się troszeczkę jeszcze obeznać z tymi filmikami i z samymi ustawieniami, żeby dopiero może zadać jakieś konkretne pytania, to sobie zrobimy to troszeczkę później. No i oczywiście wtedy będziemy wszystkie możliwe jakieś tutaj niejasności, czy kwestie z samymi ustawieniami i możliwościami tak naprawdę, które są, rozwijać już na kolejnym spotkaniu. Także mam nadzieję, że się to Wam po prostu spodoba. Ok, dobra, z mojej strony to wszystko. Zamykam nagranie, będzie dzień dobry następny, także do usłyszenia.